Hej, cześć, witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić zupę grzybową na surowo. Standardowo przypominam Wam o łapkach, komentarzach i subskrypcjach, żeby wesprzeć mój kanał. Najpierw zaczynamy od wrzucenia pieczarek do rozdrabniacza. Można użyć też innych grzybów, także suszonych. Następne jest awokado, które musimy obrać ze skórki i wyjąć pestkę. Do tego dodajemy zwykłej wody i możemy wszystko ze sobą rozdrabniać. Następne są orzechy. Ja użyję obranych migdałów, które powinny moczyć się przynajmniej przez 8 godzin. Dokładamy do masy moczonego słonecznika. Nasiona powinny się moczyć przynajmniej od 5 do 6 godzin. Zostały nam przyprawy. Sól niejodowana, majeranek, a także czarny pieprz mielony. Na koniec dodajemy oleju tłoczonego na zimno, ja użyję lnianego. Wszystko ze sobą razem rozdrabniamy. Gotową masę musimy przełożyć do jakiejś miski i gotowe. Wszystkie linki i składniki potrzebne do przepisu będą oczywiście w opisie filmu. Smacznego!